Jej, ale trampolina piękna, wow. Jeszcze nigdy nie skakałem na takiej pięknej trampolinie. Bardzo tutaj ciekawie. Zapytacie się, co tutaj robię? Otóż to dzisiaj gramy sobie w Murder Mystery razem z DVX-em. Że co, już zacząłeś nagrywać? Nie zacząłem, ja dopiero tak żartuję. Nie, jeszcze się nie przywitaj, no. Dobra, chodź, teraz robimy przywitanie, no chodź. Chodź się przywitać, no. No chodź się przywitać widzami, no. No chodź, no. No nie bądź taki, no chodź. Dobra, cicho bądź, cicho. Cicho bądź, a teraz zaczynamy odcinek. Dzień dobry, ziemniaczki, z tej strony wasz ulubiony youtuber Igmart razem z ulubionym youtuberem w domu DVX-a, czyli DVX-em. Dzień dobry, widzowie. Gramy Murder Mystery klasyczne. Jak się z tym czujesz? No właśnie, o, jesteśmy, o tak, jesteśmy na mojej ulubionej mapie. Pociąg wungla, oj tak, patrzcie, jaki piękny pociąg wungla, biegniemy przez ten pociąg. Proponuję po prostu się tutaj skampić i siedzieć tutaj do końca życia. Miałem sobie wychillować, chillera utopia, no nie? Najprawdopodobniej zginę za jakieś najbliższe 30 sekund, taki jest już tok rzeczy. O, dzień dobry, kochany kolego, mogę kupić konia. Mogę kupić swojego konia, no dobra. W sensie z chęcią kupiłbym jego konia, ale nie stać mnie. O, ale właśnie widzę, jak tam zabijasz. Chłop tam już kupił sobie konia. Mam to w dupie, szczerze mówiąc. O, patrzcie, jakie piękne złoto mamy tutaj, piękne złoto. To są pierwsze z moich wielkich oszczędności. Obserwujemy Jasemik Marta, ale mu to nie mówcie. Obserwuję go i ciągle zabijam w międzyczasie. Chodzę sobie tak jak gdyby nigdy nic po tym pięknym mieście i szukam murderera. Czyżby chciał mnie zamordować, panie Bobrze? Panie... O nie, to jest kapibara! O, wcale właśnie nie widziałem DVX-a, który nie zamordował wcale teraz. No, słuchajcie, witam w kolejnym zwykłym dniu, po prostu w najzwyklejszym dzikim zachodzie. No nie mamy tutaj piękne złoto, bo dziki zachód jest tak bogaty, że złoto leży na ulicy. Generalnie rzecz biorąc, to zwykły łuk kosztuje 10 kilo złota, no nie? No, ale dzień dobry, kochanie, pani Steve. Pan Steve jest tutaj, widzę, jest prawilną mordą. Tak, ewidentnie. O, dzień dobry, panie DVX-ie. Co tam biegasz po ulicy? Halo, co to ma być? O, i ktoś właśnie w ciebie strzelił, tak? Nie wiem, czy zdajesz tego sprawę. Ale wiesz, że przeżyłem. Nic mi nie dostałem. Tak, ty mi już tutaj nie gadaj. Wiem, że jesteś murdererem tak naprawdę, no. Wiesz, ty jest, musimy się spotkać, bo muszę cię zabić. Nie będziesz mnie murdererować. Nie zgadzam się na to. Nie zgadzałem się na to, no. Ja sobie to, wiesz, po prostu, no jestem... Niestety muszę się od ciebie chować, bo jestem niestety zarażony na niebezpieczeństwo i muszę uciekać. Dlatego proponuję stąd po prostu spierdzieć. O nie, czy to jest? Czy jest koń? O nie! No, niczego nie widziałem. Dobra, idę sobie pięknie ulicą. Wcale nie ma tej DVX-a, który próbuje mnie zamordować. Ja lecę kampi. Ktoś tu jest podejrzany. Nie, ja myślę, że tutaj nikt nie jest podejrzany. Oj, tam właśnie idzie ze mną jakiś losowy zielony pan, który wcale nie jest DVX-em i wcale nie chce mnie zamordować. No, myślę, że po prostu pójdę w drugą stronę, bo... O! A, no właśnie, tam wiesz, jakieś randomowo strzała spadła z nieba, no nie? Myślę, że to już jest czas na jego ostateczne przeznaczenie. Gdzie się idziesz zakampić? Czy ty przypadkiem nie miałeś... O, właśnie zabił mnie gracz, nie murderer, tylko gracz. Lubię frytki, o, to jest idealne zdanie dla mnie. Ta, widzisz tę babę, która tutaj leży na podłodze, ona mnie zastrzeliła z jakiegoś powodu. Dlaczego ona mnie zastrzeliła? Jesteś Steven? Nie, o. O, no to ciekawie się zrobiło. Wszyscy tutaj teraz leżymy. Tak sobie chillowaliśmy, bomba, tutaj nagle wiesz, ktoś we mnie strzelił po prostu. To byłem ja akurat. Byłeś ty? Przecież ty strzeliłeś już raz we mnie. Nie, to nie byłeś ty, no 100% nie byłeś ty. Ja potem strzeliłem, bo zdobyłem drugi łuk i cię zastrzeliłem. Nie, bo żyłeś później, dziób dziusiu. O, już kogoś zabili, ja no super. Na moich oczach! Kto? I mnie zabił. Kto to był? O, nie. Nie, ja właśnie zaraz obok mnie miecz przeleciał, nie? To jest albo Blub 3 ryry e, albo Crafted Lego. Ja myślę, że Blueberry, bo on tam był zaraz przy tym. Oj, ja się boję. Mam 5 golda po prostu tutaj skacząc osobą, nie? Dobra, czyli spierdziłeś od Blueberry, a drugi to był kto? Drugi to był Crafted Lego. Nie. Tak, Crafted Lego. To był Crafted Lego, zdecydowanie, wiesz? Na moich oczach. Alex?
O. Nie, inny. I zostałem losowo zamordowany. Co się dzieje w ogóle w dzisiejszym odcinku? I zostałem oczywiście zwykłym niewinnym. O, dzień dobry, panie kolego. Ej, drogi panie kolego, proszę tam stać w miejscu. Dzień dobry, panie kolego. Chodź, chodź. Proponuję się gdzieś skampić i spędzić tam miło wakacje. Chodź, chodź, chodź za mną. Chodź za mną, chodź. Mam dość tego, kurde. Idziemy się skampić. Znam tutaj chyba nawet całkiem niezłą miejscówę. Nie zbieraj golda, bo nie jestem potrzebny. Chodź, chodź, po prostu idziemy się skampić, no nie? I jak wiesz, w razie czego, gdyby morderca chciał nas zamordować, to po prostu cię wydam. Chodź, 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 idziemy się skampić. Idziemy się skampić po prostu, dość mam tego, kurde, ciągłego uciekania, nie będę uciekać, koniec uciekania. Zostałem zabity. O, no to... przykra sprawa, no. No, został zabity, no nie? To był, czekaj, to był TBS. To ty jesteś impostorem! Nie, pan na niego, pan na niego! Patrzcie na niego, jak biega z kurde mieczorem wyciągniętym. A idź se w cholerę, panie. Idź w cholerę. Aaaa! I teraz będę się z niego śmiać. Śmieję się. O! O, fuck! Gonicie! Fuck, ale. Ja nawet nie wiem, czy ja spudowałem, czy to było z powodu laga, ale było tak blisko, nie? Spudłowałeś. Latam koło niego i spudłowałeś. Tutaj sobie chłopczy ludzie bombę, murderer nad nim biega w ogóle. Ale dwójka została, chłopie. Dobra, w tej rundzie już nic tam nie przeszkodzi, po prostu. Idziemy się skampić i spędzić tam miłe wakacje, jasne. Moją rolą się nie da. Ja jestem Pamiętaj, gdzieś koło. Moją śniegu. Rolą się nie da skampić. Ale pierwszy zbiorę 10 golda. Nie, idziemy. O. To było szybkie, powiem tyle. Ja jestem Igmarta, zapraszam was na mój kanał, gdzie nagrywamy razem z Jasem Igmartem Bed Wars. Dokładnie, tak swoją drogą to mój kuzyn jest, więc nie jestem pedofilą, spokojna głowa. Cicho, dobra, gdzie ty jesteś? Chodź, idziemy się skampić i spędzić tam miłe wakacje, chodź. Idę do pociągu i zamykam drzwi. Weź mnie, zabij, nie, chodź, spędzimy sobie tej miłe wakacje, mówię ci. O, hej, chodź, no mówię ci, to będą najlepsze wakacje, jakie spędzisz, chodź. Chodź. Ej, chodź. No nie bądź tak, no chodź. Chodź za mną, chodź. No chodź, mówię ci, będzie świetnie. Mówię ci, będzie świetnie. No widzisz, nie jestem murdererem, bo kogoś właśnie zabili. Wiem, że się zablokowałeś, ale to nie ma znaczenia. No chodź, bo zaraz zabiję. Dobra, idę. Mówię ci, spędzimy sobie miłą wakację i zaraz się zabije kapibara, tak swoją drogą. Kapibara! O, to nie była kapibara, chodź. Idziemy sobie spędzić tutaj miłą wakację, nie? Tak, ja tutaj znam bardzo fajną miejscówkę generalnie rzecz biorąc, więc o, żebyśmy mieli zginąć, nie, chodź, patrz, o, tutaj, a teraz chodź za mną, teraz chodź, nie, ej, gdzie ty idziesz, wracaj tu, kurde, no bo dobra, tam też możemy sobie spędzić miłą wakację. Patrz, i teraz generalnie rzecz biorąc, spędzimy tutaj miło następne 3 minuty. No jest elegancko, co sądzisz o tej miejscówce, bardzo ładne. Ej, jednego mojego sekretu. Jakiego sekretu, jesteś murdererem? Murderer przed chwilą zabija ludzi. No bo z odległości po prostu, taki jesteś toksyczny. No dobra, nie no, ja myślę, że to jest idealny moment po prostu, żeby sobie tutaj spędzić miło wakacje, no nie? Albo dobra, znudziło mi się, jak któryś z nas będzie murdererem, to wtedy sobie poczujemy. Idziemy zabić murderera w tym momencie. O, i widzisz, no i dzięki nam wszystko, no nie? Wszystko dzięki nam wygraliśmy, bo sobie tutaj elegancko, no, zabiliśmy murderera, no nie? Kim jesteś? Innocentem, no, dobra, czyli za jakieś 5 sekund będę nie żyć, tak? Jesteśmy w zwykłym mieście, w zwykłym świątecznym miasteczku, no nie? W zwykłym mieście świętego Mikołaja. I zaraz zostanę zamordowany przez wściekłego świętego Mikołaja, który spróbujemy zabić. O, jakie ładne hałdy krwi. O, dobra. Ginąłeś? No, można by to tak powiedzieć. Ja tam poczekam, aż wszystkich zabijesz, dobra, i... No i nie. I przecież ty żyjesz, idę na tobie. Nie, to nie ty. Ale widzę cię na tobie, że żyjesz. No, ty pyry pyra pa 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 pa. Pyry pyra pa 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 pa. No, po prostu czuję sobie tej bombę z moim kolegą, no nie? Ja dzień dobry, szanowny panie kolego. Dalej żyjesz? Dziwię, wiesz może, kto to jest? Tak. To. Ja. O. No dobra, pyry pyra pa 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 pa. Mam pyry pyra pa 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 pa. E, który mój? Nie. O cholera, odważny jest. Dobra. O, zostałem właśnie zamordowany. Ale nie no, elegancko było. To był najlepszy meczek, jaki kiedykolwiek zagrałem właśnie, no. Dobra, lecimy dalej. Życie innocenta. Dobra, jak śpiewa życie innocenta, to znaczy, że jestem totalnym murdererem i za chwilę zostanę zamordowany.
Dokładnie. No cóż, takie życie. O nie, zaraz zostanę zamordowany. No cóż, mówi się trudno, widzowie. No to tyle było z tej gry. O właśnie, już tam zamordował. No cóż, przykra sprawa z Defalixem, no nie? Ale przynajmniej wiemy, w kogo strzelać. Ale tej laboratorium, nie no. Zwiedzamy, słuchajcie, tę mapę, nie? O, takie randomowe złoto tutaj na ziemi leżące. Kurwa, widać, że im się powodzi. Nie no, on już tam tryharduje, no nie? No co za tryhard? No nie uciekaj! Nie, po prostu. O, trzech na raz to był. O, kolejni trafieni. Nie uciekać! Zakaz! O nie! O nie! O nie! Ja nie chcę, ja chcę do domu. Tak tam zabijasz właśnie. Jest zamordowany. No właśnie, tam ostrych zabijasz, no nie? Gdzie jesteś, Igmar? No to ja generalnie już biorąc wiem, kto jest, ale ci nie powiem, bo to jesteś ty, no? Zabili mnie. Jak cię zabili? Sam się zabiłeś, no? No to czemu mi no to czemu się nie skończyła runda, skoro mnie nie ma na tabie? Słuchaj, nie wiem. Jestem cheaterem i dałem... Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam, kto to był, nie? Zapomniałem, nie wiem, jak mogłem zapomnieć. A fat mess. Był on? Nie, to nie był on, ty mnie w pierogę robisz. No to czemu on mnie zabił? Nie wiem. Nie ma to jak stare dobre lagi. Dzień dobry. Oho, już tam się bawiam nieźle, nie? O, jest koło ciebie, widzisz, mówiłem, że fatny. No właśnie. Tak ciebie jeden. Do widzenia. Ja się, a ja tutaj sobie stąd idę. Aha, byłem tak z 2 metry od tego noża, nie? Detektywem. No dobra, byłem 2 metry od tego noża, nie? Dobra, jestem teraz innocentem, to znaczy, że ty jesteś murderem. Detektyw. Obróć się. Ej, zabij mnie, dawaj. Jak jesteś detektywem, to weź mnie zabij. No dawaj. Jak mnie nie zabijesz, to jesteś pedałem. Jak mnie nie zabijesz, to jesteś pedałem. No dawaj. No co? No dawaj. Wiedziałem. Wiedziałem. O. Jak? 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 Co jak? Siak! Ale ty tego nie widziałeś! Nie trafił mnie! No, co tu się dzieje? Koniku, proszę. O, dobra. O, zabij mnie, dawaj, zabij mnie. Ej, zabij mnie. No to ja mam 12, 5 i 12. I no, dobra, ja się kładę na torach i tyle. Nie chcę mi się żyć, bo jestem innocentem. O, złotko! Złotko! Kolejne złotko! To prawie moje złotko! Złotko! Mam już 3 złotka! 4 złotka! Kolejne złotko, 5 złotko. Puste złotko. Aha, ej, z tego pociągu z banek. Na. Moje złotko. Ej, chodź, nie, ej, DFX, chodź. Ej, chodź ze mną, chodź. Patrz, chodź. Przejdziesz na ciemną stronę mocy? Zaraz. Gramy na dwóch impostorów? Nie, przejdziesz na ciemną stronę mocy? Po prostu detektyw jest debilem, widzisz? Chodź, przejdź na ciemną stronę mocy. Dołącz do mnie. Dobra. Chodź. Daj mi 3 złota, no i zabiję kogoś dla ciebie. Ej, brakuje mi jednego złota, mam. Chodź. A ty też sobie zbieram, nie? O, masz łuk. Nie strzelam, tylko mi się przez przypadek kliknęło. Gdzie ty jesteś? Nie uciekaj! Nie widzę cię! Gdzie jesteś? Jak gdzie jestem? No gdzie jesteś? Nie widzę cię. Tak,
Bo jestem na górze. O, spotkajmy się przy tej dziurze. A ja żartuję, przecież strzeliłem letkę. Weź we mnie nie strzelaj, no jesteśmy razem, no. Dobra, ale gdzie ty jesteś? Jesteś moim uczniem Sithem, no. Dobra, a gdzie ty jesteś? A? Gdzie jesteś? No jestem tutaj. Co się właśnie stało? Ja też nie wiem. Jak zginąłeś? No, nie wiem. W sensie nikt we mnie nie strzelił, ale... Padłeś pod pociąg? Nie, ja nie wpadłem pod pociąg. Ja szłem i nagle zginąłem. Może wpadłeś pod pociąg? Bo dźwięk był pociągu, jak... W tym samym czasie, jak ty zginąłeś. Ale nie, bo... Ja zginąłem tak, wiesz, ja szłem jak masz tam te żółte na przejściach, na podłodze. Ja przechodziłem przez nie i nagle zginąłem, nie? Chyba, że to jest pułapka. To nie wiem, ale... Dobra, widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Prawie udało nam się wygrać jako murderer. Jeśli chcecie więcej... To zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanał DVX-a. A my się w tym momencie, kończymy ten odcinek. Bajo, bajo, baj, pico, bello, baja, bonga, nara.